Dobry wieczór. Drugi Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego zakończył trzydniowe obrady. Przed południem toczyła się jeszcze dyskusja plenarna, a następnie delegaci przyjęli dokumenty końcowe. Pierwszym przyjętym przez aklamację dokumentem było oświadczenie drugiego Kongresu PRON odnoszące się do inicjatywy Polski zgłoszonej na forum Kongresu przez Wojciecha Jaruzelskiego. W oświadczeniu satysfakcją wita się plan zmniejszenia zbrojeń i zwiększenia zaufania w Europie Środkowej. Propozycje Wojciecha Jaruzelskiego, podkreśla dokument, są wyrazem ciągłości polskiej myśli politycznej, doświadczeń i woli naszego narodu. Kongres przyjął następnie deklarację programową PRON. Dokument określa nowe zadania, istotę ruchu i jego miejsce w systemie politycznym naszego kraju. Z kolei delegaci przyjęli stanowisko drugiego Kongresu PRON wobec problemów rozwoju Polski, określające punkt widzenia ruchu wobec najważniejszych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych naszego kraju. Kongres uchwalił też rezolucję w sprawie budownictwa mieszkaniowego. Proponuje się w niej m.in. wprowadzenie nowej organizacji tej gałęzi gospodarki, a także stworzenie zdrowej konkurencji zarówno w wykonawstwie, jak i produkcji materiałów budowlanych. Ostatni z dokumentów przyjęty przez delegatów jednomyślnie to zasady statutowe PRON. Na zakończenie przemówienie wygłosił wybrany wczoraj na kolejną czteroletnią kadencję przewodniczący Rady Krajowej PRON Jan Dobraczyński. Z tej części obrad przekazaliśmy bezpośrednią relację. Opuszczający salę delegaci przekazali nam takie oto refleksje. Zarówno delegaci, jak i całe społeczeństwo oczekuje prawdziwie radykalnych zmian w naszym życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Jest to powszechne oczekiwanie i temu daliśmy wyraz. Musi być postawa obywatelska, musi być zaangażowanie, musi być wiara w powodzenie. Bez tego reformy nie wprowadzimy. Reformy wprowadzają przecież ludzie. I tutaj widzimy wielką rolę PRON-u właśnie w humanizacji reformy gospodarczej. Nie można mówić o kongresie, nie wspomniawszy o wystąpieniu generała Jaruzelskiego, a zwłaszcza o tym, co powiedział on w sprawach zagwarantowania pokoju i bezpieczeństwa w Europie. To znaczy o tym, co prasa światowa już dzisiaj określa planem Jaruzelskiego. Wie pan, jesteśmy dumni jako działacze PRON-u, że propozycja ta padła z trybuny kongresu. Uważamy, że był to wyraz tego, jak bardzo społeczne wsparcie, którego PRON udziela polskiej polityce zagranicznej, jest ważne, umożliwiające nieomalże wysuwanie takich propozycji. Otóż gdybym miał w jednym zdaniu podsumować plusy i minusy kongresu, to powiedziałbym, że kongres nie był tylko statutową koniecznością, że kongres stworzył okazję do obejrzenia się wstecz i wytyczył w dokumentach, które uchwalił, drogę na przyszłość. Po godzinie 16 w Centrum Prasowym Interpresu odbyła się konferencja prasowa. Wkraczamy w nowy etap rozwiązywania ważnych problemów naszego kraju. Wiąże to się zarówno z przeobrażeniami w gospodarce, jak i w życiu społecznym. Stąd też oczekujemy na rozwój dalszych inicjatyw społecznych, żeby te założenia programowe, które zostały przyjęte na kongresie, były realizowane w praktyce. A więc konsekwencja w działaniu. To wszystko w tym wydaniu dziennika